Po tragedii w Koszalinie zarządzono kontrolę escape roomu w całej Polsce. Kontrola PSP w tarnowskim escape Roomie wykazała kilka nieprawidłowości. Niewystarczająca sprzęt, ilość sprzętu gaśniczego to jest gaśnic. Te, które były, nie mają aktualnych przeglądów technicznych. Nie było dokonane również przeglądów technicznych instalacji użytkowych, takich jak instalacja gazowa, elektryczna oraz instalacje kominiarskie, czyli wentylacyjna spalinowa. Również w trakcie kontroli strażacy stwierdzili zawężone, zawężone przejście ewakuacyjne w przypadku drzwi. Tutaj norma i przepis wyraźnie mówi, że szerokość musi być 90 cm, tam były węższe. Oraz na klatce schodowej, klatka komunikacji ogólnej, była na schodach położona była wykładzina najprawdopodobniej. Z wykonana z materiałów palnych. To było, te czynności kontrolne strażacy zrealizowali w sobotę, natomiast dzisiaj e, już przy kontroli dalszej części kontrolowana jest cała kamienica w której znajduje się ten obiekt, ta działalność gospodarcza, dlatego że pewne elementy mają wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tego budynku i dzisiaj przy kontroli jest obecny administrator całego budynku, stąd dalsza część kontroli. Po zakończeniu tej kontroli będzie wydana stosowna decyzja administracyjna o, u, o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.